Irenę. Niech mu będzie. Mamy piękny nowy dzień. Od rana świeci słońce. Postanowiliśmy pojechać na południowy wschód wyspy. Rano kawa, śniadanie, potem pakowanie się. I w drogę. Jedziemy przez Akinkeby. Na rynku spotkaliśmy stoiska. Są tu różne rzeczy. Nic nie kupujemy. Naszym celem jest Nexo. Przed nami 15 km. Jedzie się dobrze, jest ciepło, miło i przyjemnie. Mamy naprawdę piękny dzień. Nexo w dzikim rezerwacie ptactwa wodnego podziwiamy konie oraz zbierające się tu przed odlotem na południe ptaki. Powiedz, Batka, co ty robisz? Składam iPhone. A co ci się z nim stało, że składasz go? Jest to tak gorąco i upalnie, że się przegrzał. Przegrał się. I wyświetlił komunikat? Schłodź iPhone'a przed użyciem. Schłodź iPhone'a przed użyciem. Jedziemy do Duot. Są tam piaszczyste plaże. Dzisiaj dzień leniucha. Po drodze mijamy miejscowości Balka i Snogbik. Snogbik, na chwilę zatrzymujemy się, aby zobaczyć muzeum i port.
Rozczarowany jestem, Gosia. Za szybko poszło. Ale teraz Beata, Beata może już ten. Na plaży czas nam szybko minął na beztroskiej zabawie. Jest już po 15:00. Czas ruszać w drogę. Zostało nam jeszcze 6 km do kempingu, gdy zobaczyliśmy po drodze Wingården Lille Gedgård. Wojtek zaproponował, abyśmy wstąpili. Nie musiał nas namawiać. Prócz podawanego wina, w końcu to winnica. W określone dni tygodnia są tu organizowane różne kolacje, obiady, imprezy. O 11:00 podawane jest śniadanie. Tak przynajmniej zrozumiałem z opisów i ulotek. Kupiliśmy wino i wypiliśmy. Choć wino było młode, to nam smakowało. Był to ostatni z planowanych dni na wyspie Borholm, dlatego za resztę pieniędzy dokupiliśmy jeszcze 2 butelki. Rozkoszowaliśmy się smakiem wina, atmosferą, obserwowaliśmy przybywających na wieczorną kolację ludzi. O około godzinie poszliśmy zwiedzać gospodarstwo. Zapomnieliśmy, że mamy jeszcze do pokonania 6 km do kempingu. Nawet za bardzo na nas nie trąbili. Prom odpływa dzisiaj o 8:00. Szybko spakowaliśmy pozostałe rzeczy. Kawa, śniadanie i w drogę. Pogoda nas nie rozpieszcza. Pada. Na prom wchodzimy bez niespodzianek. Płyniemy do Sassnitz. Teraz się nie nudzimy. Śpimy.